Witam widzowie! Gramy kolejny odcinek Assassina. Ja nazywam się Ezio. Chyba, czy coś tak się jakoś nazywa, bohater główny. I od poprzedniego odcinka udało mi się, słuchajcie, zmienić dużo ustawień graficznych, także gierka będzie wyglądała zdecydowanie lepiej niż wyglądała wcześniej. Jak wam się podoba cosplay? Całkiem kurwa niezły, ma nawet taki asasyński ten. Pa! Dobra, elegancko wygląda, widzowie. Postaranka na odcinek zostało zrobione i myślę, że kurwa można zaczynać, widzowie, odcinek. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba na sam początek, a my kontynuujemy sobie naszą historię. Trzeba załatwić jakichś frajerów, ale wy patrzcie, jak wygląda, widzowie, gierka. Bo gierka wygląda petarda. Tylko dziwnie to wygląda, jak ja mam ten kaptur. Tak może lepiej, widzowie. Też dziwnie, jak jakiś kondon. Dobra, widzowie, jebać. Patrzcie, jak fajnie wygląda gierka. Specjalnie, słuchajcie, ręcznie musiałem przez godzinę zmieniać ustawienia graficzne. Ręcznie musiałem wejść do panelu NVIDIA i to wszystko pozmieniać. Ale się udało, zobaczycie, że znam się trochę na komputerze. To zajebiście mi to poszło. Witam serdecznie. Jak to nie mogę srutnąć baby z łokcia? I py! No, nie mogę. No niestety, ale dobrze. Skoro nie możemy bić naszych, to wyżyjemy się na frajerach przeciwników. Na co? Frajerskich przeciwnika chciałem powiedzieć, a ja frajerów przeciwników, co ja powiedziałem? Przyłączenie na walkę, dzisiaj albo wejść i wyjść z trybu walki. Dobra, F. Ty, kurwa. Pyk, pyk, pyk. Przy okazji, cywila, bez znaczenia. Jeden rozjebany. Wy nie nasi, nie? Wyciągaj broń, kurwa. Mogę jakoś blokować? Pyk, pyk. Wykonasz wolniejszy lub silniejszy atak? Dobra. Pyk. I następny. Kurwa, jak ta gierka wygląda fajnie, widzowie. Widziałem, że w poprzednim odcinku raczej wszystko było ok. Te lagi, które się zacinały, to były raczej u mnie. Mogę ich jakoś dobić? Gin. O kurwa. Oj. O ty kurwa. A mogę jak w dobrym odpowiednim momencie kliknę kontratak? Oj. To coś takiego się dzieje. Ej, widzowie, to jest gra chyba z 11 lat temu powstała ta gra. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda i jak to smooth wygląda wszystko. No wiadomo, że te tekstury gdzieś tam w odległości nie będą najlepsze na świecie, ale naprawdę wygląda ta fa fajnie ta gierka, nie? O kurwa, komuś talerze pozbijałem. Ale co są ważne teraz talerze? Chodź tu. Nigdy nie uciekniesz! Pyk, 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 pyk. Chodź tu, kurwa. Nara. Jak to super, widzowie, wygląda, to jest niesamowicie. I unik, o kurwa. Oj, 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 kolego. Dobra, kurwa, już mnie wkurwiłeś. Panowie, spokojnie, ała. Ałajo. Pyk, jump. Pyk, do stagusiona. I ze stagusiona. My, kurwa. Lecimy dalej, widzowie. A te żyćka się regenerują solo? To jest akurat spoko informacja. Musimy iść na dół. Jaki mamy cel misji, to ja w sumie do końca nie wiem. Coś mi tak Ezio, kurwa, chyba to jest Ezio. Enzio. Ale powiedzmy, że to Ezio będzie. Coś tak, kurczę, jak biegam, to średnio skręcę. Czekajcie, trochę przyciszę może tam gierkę. Tak ze 2. Może trochę jednak głośno. Teraz przynajmniej. No, trzeba to jednak przetestować, czy jest wystarczająco głośno, czy. Łe, jak do późniejszego? Kurczę, tu się tak fajnie biło. Wygraliśmy, przegraliśmy, co się dzieje? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co za miasto? Wiem, że jesteśmy w jakiejś chyba Jerozolimie, jakiś. Al-Mualim jeszcze z nami nie skończył. Jakiś Damaszek albo coś Tam takiego. na górę. Mamy dla gości niespodziankę. Rób to, co ja. Wszystko powinno się wkrótce wyjaśnić. Że tu są takie właśnie izraelskie klimaty. Więc chodźmy, chodźmy na górę, taka jest misja. Niestety fakt, że. Czy cała fabuła Assassina jest bardzo spoko, że my wchodzimy jakby do tego urządzenia i z tego urządzenia, prawda. To jest bardzo fajnie Stań na przekminione. tamtej platformie, Altairze. I jakby to są nasze wspomnienia, a nie że my gramy jakby w tamtym czasie. Tylko jednocześnie przez to, że są te wspomnienia i to się wszystko przewija, nie jesteśmy w stanie do końca, ja przynajmniej nie jestem w stanie aż tak się wczuć w tą rozgrywkę. Heretyk!
mi ukradłeś? To było chyba takie ten glitch, nie? Więc zdążyłem kliknąć. Nie wiem, co to dało. Nie będę musiał jeszcze bardziej przerzeźć szeregi twoich żołnierzy. Bawisz się w niebezpieczną grę! Zapewniam cię, to żadna gra. Niech tak będzie! Przyprowadzić zakładnika! Twoja wioska leży w gruzach, a wasze zapasy niedługo się skończą. Ile trzeba, żeby twoja forteca rozpadła się od środka? Jak bardzo posłuszni będą twoi ludzie, kiedy wyschną studnie i nie będą mieli co jeść? Moi ludzie nie boją się śmierci, Robercie. Oczekują jej. Nie przesadzaj, kurwa. Dobrze. Będą jej więc mieli pod dostatkiem. Cię nie boją. Bez wahania. Ja za tobą bez wahania. Pokażcie temu głupiemu rycerzowi, co to znaczy nie czuć strachu. Idźcie do Boga! No, skok wiara, ale to do Boga to my nie idziemy, tylko do siono. Przytrzymaj przycisk chyba lewy, spacja i przechylamy. Jo? Nie. Może prawy, spacja i przechylamy. Bum. No nie wiem, widzowie, nie skaczcie tak, bo to by tak nie zadziałało ogólnie. Moja noga! Ciszej. No właśnie, tak by się kurwa skończyli albo śmiercią. Dobra, musimy iść dalej, tak? Pójdź z nimi. Tylko jak my się tam dostaniemy teraz? A, tędy, widzę. Belki, możesz chodzić po belkach, łatwiej to robić w trybie ukrytym? Po tych belkach dojdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy. Uruchom ją i sprowadź śmierć na naszych wrogów. Dobra, ale słuchajcie, fakt, zajebiście, powiem wam szczerze, ustawiłem chyba to graficznie, że naprawdę to fajnie wygląda graficznie, przynajmniej zdecydowanie lepiej niż wyglądało. Ustawienia były od początku na maksa ustawione, tylko te krawędzie były takie ostre i ustawiliśmy, słuchajcie, wszystko ustawiłem tam, razy 16, chyba 3 ustawienia, żeby to razy 16 było, no wiecie, wygłazane, więc tam przez, no nie wiem, ja się na tym nie znam za bardzo, co te wygładzanie i te wszystkie ustawienia, ale ustawiłem wszystko, co tylko mogłem w panelu Nvidia na maksa, absolutnie. A tu coś znajdziemy, jakąś ciekawostkę? Chyba nie za bardzo. Dobra, obróć się. A to ciekawe, bo jak najadę na skałę, to nie mogę się obrócić. Ciekawe. Kamera się lokuje przy skale. Dobra. No idź po tej belce, a nie patrz w dół, kurwa. No w dół widzę, idź po belce. Dobra, idź szybciej. To my będziemy tak wolno śmigać. Wspinaczka. To już umiem, chłopie. Chłopie. Ty mi nie musisz żadnego tutoriala, wszystko kurwa wiem, ja mam to, ja jestem asasynem, wszyscy kurwa nie widzisz? Ja mam to w genach, chłopie. Jump, pik. I do góry, dawaj. Tylko nie wiem, jak tutaj przeskoczyć, a jak jumpnę se? O, udało się, to ciekawe. Od tego się nie spodziewałem. Pik. No, widzowie. Jeśli chodzi o chodzenie w tej grze, to jest zrobione akurat... I wspinanie się, no na tym polega ta gra. To jest akurat zrobione perfekcyjnie. Niestety mam lęk wysokości, co sprawia, że... No w sumie nic nie sprawia, bo ta gra wygląda w sumie na tyle drewnianie, że... Już turbo się nie czuję zagrożony. I co, my teraz ich zamykamy od tyłu? O kurwa! Wydarzenia. Dobrze zrobiłeś, przepędzając Roberta. Jego siła została złamana. Sporo czasu płynie, zanim znów zacznie nas niepokoić. Dobra, asasyni to mają z 500 IQ. Dlaczego ci się udało? Bo jestem koksem jebanym. Słuchałeś? A. Gdybyś także słuchał w świątyni Salomona, Altairze, moglibyśmy tego wszystkiego uniknąć. Zrobiłem to, o co mnie proszono. Nie, zrobiłeś co chciałeś. Malik mówił mi o twojej arogancji, o twoim braku. Trochę głos ma podobny do, słuchajcie, Marvina z tego. Co robisz? Z Kronik Merdony. Jesteśmy niczym, jeśli nie przestrzegamy kodeksu asasyna. Trochę. Trzy proste reguły. Może to ten sam voice actor? Wątpię. Przypomnę ci. Ten chłop chyba jakimś no-name'em jest. Pierwsze i najważniejsze. Czy no-name'em to może nie, ale... Otrzymaj swe ostrze. Nim trafi w ciało niewinnego. Wiem. I powstrzymaj swój język. Chyba, że dam ci pozwolenie, żeby go używać.
skoro tak świetnie znasz jak? Tę zasadę. Czemu nie mogę więcej lodo zrobić? Był niewinny. Nie musiał umierać. Twoja bezczelność. Na pozwolenie lud tylko. Lodek. Naucz swoje serce pokory, dziecko, albo przysięgam, że wyrwę ci je własnymi rękami. Druga reguła to ta, której zawdzięczamy swoją siłę. Chowaj się w widocznym miejscu. Staraj się ukrywać wśród ludzi, aż wtopisz się w tłum. Pamiętasz? Bo z tego, co słyszę, wolisz się ujawnić i zwracasz na siebie uwagę, zanim zaatakujesz. Trzecia i ostatnia zasada. Najgorsza z twoich zdrad. Nigdy nie narażaj na szwank bractwa. To powinno być dla ciebie oczywiste. Twoje działania nigdy nie mogą nam szkodzić, pośrednio czy bezpośrednio. Ale twoje egoistyczne zachowanie pod Jerozolimą naraziło nas na niebezpieczeństwo. Wiem, że Jerozolima i tak dalej. Przyprowadziłeś wroga do widzowie. Naszego domu. Każdego człowieka, który dziś zginął, gdzieś widzę, że zgubiłem. Traciliśmy przez ciebie. Co jest? Zgubię jakieś klatki, ale nie wiem dlaczego. Naprawdę. Ale nie będę tolerować zdrajców. Mam nadzieję, że to nie widać. Nie jestem zdrajcą. Twoje działania wskazują na coś zupełnie innego. Na nagraniu, więc sorry widzowie, że gdzieś tam będzie lagować. Spróbujemy sobie... Spróbujemy sobie dojść... O kurwa. Do jakiegoś... O właśnie, no to myślę, że będzie odpowiedni moment na to, żeby na chwilę zatrzymać nagrywanie i zobaczyć, czy jest tragedia, czy jest w porządku. Przystosowuje się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. I tak zamierzam go wycofać. Escape, pauza. Zaraz się widzimy. Zobaczy, czy laguje na nagraniu. O kurwa, ty. Wyłączyłem escape i się dialog wykonał. Jeszcze nie. Wciąż jesteśmy zbyt daleko od celu. Iska powinno, widzowie, być git. Godzinka lub widzę, że nie robią różnicy. Jarka jest dość głośno, co my... Poczekajcie. Mondowi rozprostować nieco nogi. Dobra. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, proszę cię. Daj mnie pochodzić, gnoju. Wszystko wygląda ok. Mimo tych 500 pominiętych klatek, to na 10 minut to jest jedna klatka, dwie. Nawet nie widać tego, że jest jakikolwiek lag. Z tego co oglądałem, starałem się to obejrzeć w jakiś taki sposób. Fajny, żeby to zobaczyć, natomiast no, nie oglądałem całych 10 minut gameplaya, którego nagrałem, także nie wiem, czy nie było momentu, w którym jakoś mocno lagowało. Tak na szybko sobie przejrzałem. Dobra, idziemy się przejść, jesteśmy w jakimś gigamieście. Jest to grafika z 2009 roku, to widać ewidentnie. Tam 10 czy 11, bo ja nie do końca wiem. Którego roku jest w sumie ta gierka, ale no na pewno jest stara, na pewno jest stara. Co jeszcze widzowie odnośnie miałem powiedzieć nagrania tego, że widzowie zmieniłem sobie ramkę, zrobiłem ją w sumie. Myślę, że wygląda na tyle fajnie, że zostanie z nami na dłużej. Pewnie jakieś tam zasoby komputerowe zabiera, więc kiedy gierka będzie naprawdę jakieś turbo wymagająca, to będziemy się tym martwić i najwyżej będziemy na taką stałą kamerkę zmieniać. Ale teraz przy tej gierce aż tak martwić się nie musimy. A myślę, że naprawdę to wygląda fajnie, taki ledzik, który się porusza. Tak samo na streamach mam bardzo podobną scenę ustawioną, też bardzo, bardzo fajnie to wygląda według mojej opinii. Chyba widzom też się podobało, bo ostatnio na streamach po 7 osób siedziało, więc ani nic jakiegoś turbo nie robiliśmy. Nie mogę się przebrać. Więc myślę, że spoko. Myślę, że scenka całkiem nieźle wyglądała. A tutaj? Będziemy podsłuchiwać? Raz jest za cicho gierka, raz jest za głośno. Kurczę. Spróbuję jeszcze. No dobra, no to o jeden. A mnie nie podoba się to, że próbujesz go zabić, zanim skończymy naszą pracę. Jest na to pewne określenie. Głupota. Lucy, to nie zależy ode mnie. Nie ja ustaliłem terminy, ale wiem, że nie należy ich przekraczać. Chcesz skończyć jak Leila? Wiem, że po wypadku... Ale fajna ta bluza. W sumie jej nie noszę prawie nigdy. Nie wiem, czemu jej nie noszę. A wiem, kiedyś byłem gruby, widzowie. Nadal trochę jestem, ale kiedyś byłem dużo grubszy i 18 kilo mniej jakoś lepiej leży bluza. Taka asasyńska właśnie. Bluza fajna. Wystarczy, że musimy przekopać się przez te wszystkie bezużyteczne wspomnienia. Zrobię to w mojej mocy.
Okej, okay. Czyli próbują w jakieś konkretne jedno wspomnienie nas wydusić. Pewnie odnosi się jakiegoś skarbu albo czegoś takiego. Może właśnie jakiej kurwa Arki Noego, co chciałem powiedzieć. To nie była Arka Noego, tylko... kurwa, co my... Święty Graal. Może odnośnie tego. Gdzie został ukryty, albo co się z nim stało. Nie wiem do końca, na czym polega fabuła tej gierki, bo tak jak mówię, grałem w to 11 lat temu. No i mój umysł też był nie na tyle rozwinięty, żeby zapamiętywać tak dużą ilość informacji. Mogę tu biegać? Nie mogę, mogę tylko sobie tak chodzić powoli. Więc nie ma ciekawego. Tutaj wszędzie kamery. Tutaj też nic nie ma ciekawego. To co teraz? W ogóle mam gdzieś zapisane, mogę mapę kliknąć, cokolwiek, nic nie mogę kliknąć. Co ja mam robić? Tu jest nasza ta. O! Witam. Na dziś skończyliśmy, panie Miles. Sugeruję powrót do swojego pokoju i odpoczynek. O! Ja tu wchodzę, kurwa. O, nie wchodzę. Witam, panią samicę. Powrót do mojego pokoju, jasne. A gdzie jest mój pokój? Tam skąd przyszedłem, to jest mój pokój? Tutaj? Wygląda jak mój pokój. Niech to szlak zamknęli drzwi. Niech to szlak zamknęli drzwi. Mogę się przebrać? Nie mogę. Ale mogę się pewnie położyć na łóżku. I kimnąć. I odpocząć. Beznadziejnie tak, widzowie, spać. Wow, kurwa. Mąka wół, co to było? Muszę przyznać, że pobudka z widokiem na pana może napędzić strachu, doktorze. Obserwuje mnie pan w czasie snu? Zawsze pana obserwujemy. Proszę wstać. Mamy dziś dużo pracy. Ciekawe, kogo dziś przyjdzie mi zabić. Proszę tak nie szarżować. Pańscy przodkowie myśleli prawie poprawnie, panie Miles. Jeśli śmierć paru ludzi, do tego złych ludzi, może ocalić życie tysięcy? Cóż, to niewielka ofiara. Co to znaczy prawie? Nie pociągnęli tego rozumowania dostatecznie daleko, używając nieco oklepanego porównania. Korupcja jest jak rak. Można wyciąć guzy, ale jeśli nie usunie się źródła choroby, jest to tylko kupienie odrobiny czasu. Nic się nie zmienia bez interwencji na dużą skalę. Chemioterapia dla mas. Edukacja, reedukacja dla ścisłości, ale to nie takie proste i nie zawsze się udaje. Niech zgadnę. Wy macie coś lepszego. Co to niby jest? Chciałby pan, żebym się wygadał. Jo, ja tu muszę fabułkę poznać, panie doktorku. Powiem wam szczerze, że to po tym jednym odcinku zdecydowanie mi się bardziej podoba ta gra, niżej poprzednia taka dłuższa seria, którą nagrywałem, czyli Deliver Us to the Moon. Strasznie kurewska nudna gra. Ale jednak... jednak tutaj mi się dużo przyjemniej gra, mimo tego, że ta gra ma kilkanaście lat, to jednak jest solidnym AAA-em, jak na tamte czasy. Kolejne wspomnionko, tak? Dodatkowe wspomnienia. Tam to kliknąć? Brak pamięci, blok pamięci 2 mogę. Proszę przestać grać na zwłokę i uaktywnić wspomnienie, panie Marcin. No już zamknij mordę, no. Pokaż, co to jest. Tutaj nic nie ma. Wspomnienie kompletne. No dobra, czyli blok pamięci 2 i następna... A, czyli to są takie epizody w gierce. Tych epizodów będzie tyle, ile widzicie. Na razie idziemy do bloku pamięci numer 2. Ile będą trwały te epizody i ta gra będzie trwała 20 odcinków czy 40? Nie wiem. Czujny strażnik, powinieneś się... Dzięki za informację. Jednak... czytywanie dysków. Jak mnie zadźgałeś. Czułem uścisk śmierci. Widziałeś to, co chciałem, żebyś zobaczył. A potem spałeś snem umarłych. Wszystko po to, byś mógł zbudzić się polepszyły. Do nowego życia. Po co? Czytywanie dysków się polepszyło. Pamiętasz, w imię czego walczę? O pokój we wszystkich sprawach. Tak, we wszystkich. Nie wystarczy skończyć z przemocą jednego człowieka wobec drugiego. Odnosi się to również do spokoju wewnętrznego. Nie można mieć jednego bez drugiego. Tak mówią. Tak, jest. To jest bardzo ciekawe, ale że ja sobie tą kascenkę mogę tego zmieniać. To niestety widać. Jesteś
arogancki i zbyt pewny siebie. A czy to nie ty mówiłeś, że ciekawe rozwiązanie, niestandardowe. Nie pojmujesz prawdziwego znaczenia tego stwierdzenia, moje dziecko. Nie po to jesteś wolny, byś mógł robić, co zechcesz. To wiedza ma prowadzić twoje zmysły. Wymaga mądrości, której tobie najwyraźniej brakuje. Co się ze mną stanie? Powinienem cię zabić za ból, który na nas sprowadziłeś. Malik sądzi, że tak byłoby sprawiedliwie. Twoje życie za życie jego brata. Byłaby to jednak strata mojego czasu i twoich talentów. Zważ, że pozbawiliśmy cię twojego dobytku. Rangi również. Jesteś nowicjuszem. Dzieckiem jeszcze tak jak w dniu, w którym trafiłeś do zakonu po raz pierwszy. Daję ci szansę na odkupienie. Zapracujesz na miejsce w bractwie. Już coś zaplanowałeś. Najpierw musisz mi udowodnić, że pamiętasz, co to znaczy być asasynem. A my przyspieszyli dźwięk teraz. Więc chcesz, żebym zabił. Jakby będziesz pamiętał, nie. Że to znaczy. Przynajmniej na razie. Teraz musisz na nowo stać się uczniem. Nie ma takiej potrzeby. Inni wyręczali cię, wyszukując cele za ciebie. Od dziś sam będziesz się sobie znajdował. Jeśli taka twoja wola. Tak. Powiedz mi więc, co mam zrobić. Zostaliśmy zdradzeni. Ktoś pomagał Robertowi de Sable. Ktoś z naszych. Musisz go znaleźć, przyprowadzić tutaj i przesłuchać. Możesz powiedzieć mi coś więcej o zdrajcy? A, o to właśnie chodzi. Dałem ci wszystko, czego potrzebujesz. Reszta należy do ciebie. Okej. Okay. Zostaje zdegradowany. Tracisz broń, miecz. Tracisz broń, ukryte ostrze? To kurwa. Tracisz zabójstwo? Wszystko tracę? Nawet zdolność? Oduczyli mnie rzeczy, które umiałem? Łapanie za krawędź? To co ja teraz robię, kurwa? Odzyskiwanie zdolności straciłem, widzowie. Z degradacją równa się stracenie zdolności wszystkich. Ma to logiczny sens. Dobra, ale to gdzie ja mam kurwa iść? To mi pokazuje, że do góry mam iść. Poczekaj, mapa. A nie, dobra, do przodu, tak? Bo my idziemy tutaj. Tutaj mamy zadanie, zaznaczę sobie je. Żebym na pewno wiedział, że dobrze idę. Elegancko, no dobra, to ci da w takim razie. Jeszcze raz, jakbym kliknął tutaj pyk, to co to jest? Al Mualim, czyli nasz szefito. Zabić jakiś kurwa ciołków. Pokój z tobą, Altairze. Zejdź mi z drogi. Altair. Tak, Al-Mualim prosił. A Esio to pewnie jakiś inny. Żebym przypomniał ci, jak polujemy na nasze ofiary. Wiem, jak to się robi. Trochę grałem w tych asasynów. Nie mam zamiaru być nieposłuszny. Pośpiesz. Jedynka, dwójka, Brotherhood. Trójka, czwórka. Tak, tak. Możemy podsłuchiwać, kraść, możemy zastraszać. Czwórka Black Flag to była ostatnia seria, w którą grałem. Pójść między ludzi i dowiedzieć się czegoś o zdrajcy. Na Xboxie. Tak, zacznij od wioskowego targu. To tam po raz pierwszy go zauważyliśmy. Wiesz, kto to jest? Być może. Więc powiedz mi, kto to i zakończmy sprawę. Nie tak to działa. Idź już. I pamiętaj, zacznij poszukiwania na targu. Gra by była za krótka, jakby mi tak od razu widzę walnęli. Dobra, co mam robić? Dobra. Czy ja się zabiję, jak zacznę tu skakać jak pojebany? Nie, ale mam strasznie mało życia teraz, tylko 4 paski. Będzie trzeba uważać. Widzę, że mnie obserwują, bo skaczę jak pojebany i biegam. Ja bym sobie to zaznaczył na mapie. To za dużo chyba nie da. Ale dobra. Ty, a jak kliknę na mapę, fajne jest też to, że mam pod mapę pod tego. Liczba mieszkańców jest nawet napisane. Bardzo fajne. 2000. Co chodzi? Co ty wyprawiasz? Myślałem, że jak oddalę, to znajdę. Nie wiem, o czym już mówiłem. W każdym razie chciałem oddalić mapkę, żeby sprawdzić. Po co on się tak śpieszy? W jakim mieście my się znajdujemy, bo aktualnie nie wiem. Ale chyba tutaj mnie nie będą bili, bo to nasi są, nie? Tutaj nie ma jakby templariuszy. Idziemy na targ. Jump. Boom, elegancko. I witam. A ja z tobą mam chyba pogadać. No co? O co ci chodzi? To jakie w ogóle misje mam? Rozejrzyj się. A, mam się rozejrzeć. No to się rozglądam elegancko. Jesteśmy, to jest tak zwane podsłuchiwanie. Usiądź na ławce i namierz cel. Ale jaki cel? A, tamten cel. Jo? Tu nie ma kurwa ławki. Jak ja mam usiąść na ławce?
Bo tam coś jest. To to? Znajdźka. Flagę Masjafu. Okej, to są jakieś znajdźki. Jakie zwy... A, tu jest ławka, dobra. Czyli cel to jest pewnie to. I usiąść na ławce, co? Jak to muszę? Jak mogę usiąść na ławce? Pyk. I teraz pyk. Miocio? Wiem, co widziałeś. Petarda. Otworzył bramę. Wpuścił templariuszy. Musisz powiedzieć Al-Mualimowi. Nie mogę. Masun nie działał sam. Ktoś wewnątrz fortecy mu pomagał. Skąd ten pomysł? Wymienia się listami z kimś ze środka. Wyplatacz koszy nosi je dla niego. To nie powód, żeby milczeć. Ha! Ale wyplatacz doręczył mu list tuż przed atakiem. Podejrzewam, że w liście był rozkaz otwarcia bramy. Porozmawiaj więc z wyplataczem. Może podać imię wspólnika Masuna. Zniknął! Boi się, że zostanie w to wciągnięty. Ha! Pewnie chowa się w którymś ze swoich koszy. No i dzięki za informację. Rozejrzeć się i znaleźć zdrajcę. Tutaj. Mogę podbiec z truchcikiem? Chyba mogę, tylko trzeba uważać na cywilów. Wkurzamy też to, że myszka jest nie jest taka jakoś turbopłynna, tylko jest taka... Faktycznie jak ruszę, to od razu widzę, że ruszam tą myszką. Ale tak poza tym to nic innego mnie w tej gierce nie wkurza. O, możemy się wspinać. On sobie myśli. O kurwa. O kurwa, przepraszam najmocniej. Po co on to robi? Po co on to robi? Trzeba też trenować. Powie mi ktoś, po co on to robi? Tak, muszę trenować. Naciśnij E, aby aktywować misję kieszonkową. F. Proszę, tylko jeden. Wszystko straciliśmy w czasie ataku i nie mamy gdzie trzymać naszego ziarna. Ja nie mogę teraz, jestem zajęty. Chodzi o ten list? Jaki list? List, który dostałeś, kiedy tu weszłam? Złe wieści? Nie wiem, o czym mówisz. Słuchaj, zobaczę, co da się zrobić, ale proszę. Muszę teraz być sam. Przyjdź później. Jak chcesz. Sorry widzowie, ale szluga tutaj. Podłączam sobie. Robię ukrytym, przytrzymaj shift, aby okraść kogoś idącego. Dobra. F. A. A shift mam przytrzymać. Pyk. No i jest. O kurwa, co ja robię? Ewakuacja. Dochodzenie zakończone. Co teraz? Rozejrzyj się i znajdź zdrajcę. Dobra, czyli mam iść tutaj. Przesłuchanie. Dobra. Trzeba się ogólnie nauczyć tego operowania tutaj tą myszką i klawiaturą, bo to nie jest kurczę takie łatwe. Mam wrażenie, że... A to do góry jest. Zostało to chyba stworzone na potrzeby pada, bo jest dość drewniane to sterowanie i wymaga troszeczkę nauczenia się. Wasze oczy otworzą się naprawdę. Stoimy na progu między starym i nowym światem. Trzeba trochę potrenować zanim będę jakoś na tej klawiaturze klikał odpowiednie przyciski. Chcą zniszczyć to marzenie. Dzisiejszy atak był tylko pierwszym z wielu. Jeśli nie ukorzycie się, przyjdą następne. Zejdźcie z drogi grzechu. Powstańcie przeciwko szaleńcowi z Masjafu. Przejrzyjcie jego kłamstwa. Przesłuchanie. Udaj się ze... Aha, w stronę mięśnie i big... I w ustronne mięśnie. W ustronne... Ja tylko mięśnie. Mięśnie? W ustronne miejsce i biga, dopóki nie zacznie mówić. Kurwa, jak dla mnie to jest ustronne miejsce już. Co? Jeszcze nie. Chyba nie. Idź, spokojnie. Nic się nie dzieje. Jakbym teraz kliknął spację, to coś by się stało? A nic. Jako pielgrzym. O, elegancko. I teraz w prawo. Pyk, no i miodzio. Witam serdecznie. Ile wysierpowy, kurwa, zaskoczenia. Ty, kurwo, jebano. O kurwa, ty! O! To nie jest kurwa taki Bob! To nie jest zwykły Bob. Pyk. O kurwa, ty, ja za się wypierdolę. Pyk. Poddaję się!
A więc mów szybko. Nie interesują mnie twoje gierki. Czemu to się patrzy znam, gagiatku. Służysz? Służyliśmy templariuszom. Ty też powinieneś. Ich sprawa jest słuszna. My? Jamal. To on powiedział... Jamal. Poprosił, żebym otworzył bramę. Zdradziłeś nas. Ludzi, którzy nazywali cię bratem i chronili cię przed krzywdą. Robiłem to, w co wierzyłem. Ale jeśli musisz mnie za to zabić, niech tak będzie. Nie boję się śmierci. Mam wybór? Nie ja decyduję o twoim losie. Osądzi cię Al-Mualim. Szkoda. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Ja bym... Jesteś oskarżony o zdradę naszego bractwa i otwarcie bramy naszym wrogom. Jak odpowiesz na te zarzuty? Żadnemu z nich nie zaprzeczę. Jestem dumny z tego, co zrobiłem. Żałuję tylko, że im się nie udało. Dałem ci szansę, żeby wyrazić skruchę, wyrzec się zła, które kryjesz w sercu. To nie zło, lecz prawda. Nie mam za co się kajać. A więc umrzesz. Spisałeś się dobrze, Altairze, i zasłużyłeś, by ponownie nosić ostrze. O, dzięki, szef. Bo to nie tak, że mogę ją znaleźć to, jakie ostrze pewnie. Niektórzy czynią zło ze strachu lub wszędzie. Tych da się ocalić. Gorzej już z tym takim... Inni cierpią na skażenie woli, zatrucie umysłu. Tych należy niszczyć. O, biało-czerwone, płaska górą. Jakim człowiekiem jest Jamal? A więc przeszedłem twój test. Co teraz? Dziecko moje, dopiero zaczęliśmy. Mam tutaj listę. Zdobi ją 9 imion. 9 mężczyzn, którzy muszą zginąć. To roznosiciele zarazy, podżegacze wojenni. Ich władza i wpływy trawią ziemię świętą od środka i sprawiają, że krucjaty nie ustają. Znajdziesz ich i zabijesz. W ten sposób zasiejesz ziarno pokoju zarówno dla religii, jak i dla siebie. W ten sposób możesz zyskać odkupienie. 9 istnień w zamian za moje. Według mnie to wielce hojna propozycja. Masz jakieś pytania? Tylko jedno. Gdzie mam zacząć? Bardzo dobrze. Jedź do Damaszku. Znajdź na czarnym rynku kupca imieniem Tamir. Niech on będzie pierwszym, który zginie. Ale widza wyczuje, że... Biura, gdy już będziesz na miejscu. Wyślę ptaka z wiadomością do Rafika. Już mi się podoba ta gierka. Porozmawiaj z nim. Macie Damaszek. Historyczne wydarzenie, w której asasyni zmieniają rzeczywistość. Uważasz, że tak jest najlepiej. Fajno. Tak uważam. Poza tym nie możesz rozpocząć misji. Myślę, że będziemy ogrywać kurwa każdego asasyna. Nie potrzebuję jego pozwolenia. To strata czasu. To właśnie cena za twoje błędy. Jesteś odpowiedzialny nie tylko przede mną, ale przed całym bractwem. Niech i tak będzie. Weź swoje rzeczy i idź. Udowodnij, że jesteś jeszcze coś wart. Ten wibrator też wziąć? O, dostajemy ostrze. Nie mamy palucha swoją drogą, żeby to ostrze jakoś zajebiście się wysuwało. Rozumiem. Pyk, zapisywanie. Synchronizacja wspomnień. Zdobywam miecz, broń, ukryte ostrze. Elegancko. No to w takim razie do wyjścia. Mogę skoczyć stąd? Jump. No i miodzio. Biegniemy. Nie ma co widza wyczekać. To on robi. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Szkoda, że nie ma wyborów, ale dobra. Przytrzymuję przycisk 1, odbierz, to już jest to podstawowa... Dobra. Przytrzymując przycisk 1 odbijam ataki, no to 0, aby zaatakować. Naciśnij ponownie 0, gdy tylko twój miecz sięgnie celu. Okej. Okay. Fajno. Naciśnij przycisk 0, no dobra, jeszcze raz, pyk i pyk. Mistrzostwo. I pyk, i pyk. I tak właśnie, moi uczniowie, każdy z nas powinien walczyć. Tu.
Przećwicz walkę? Nie, wyjdź ze szkolenia. Jo! Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Trzeba czasu, by dobyć drugiego ostrza. Dopilnujcie, by pierwszy atak... Nie, myślę, że my ćwiczenia to kurczę walki będziemy trenować, ale w walce. A nie tutaj, z prawdziwym przeciwnikiem. I nie do końca templariusze są naszymi przeciwnikami i wrogami. Fajne jest to, że wreszcie mam jeden pasek więcej życia. Zawsze to pewnie pomoże. Natomiast niefajne jest to, że jeżeli my gdzieś idziemy do jakiegoś Damaszku, czy gdziekolwiek my idziemy... O kurcze, jak się wykonywało ten skok? O, tak. Pyk. Że jak idziemy do Damaszku, słuchajcie, to pewnie tam trzeba będzie uważać na przychodniów, żeby ich wszystkich nie popychać. Będziemy ciągle walczyć. A za to będziemy mogli zabijać wrogów. I to jest elegancka informacja. No chyba się spieszę, ale kurwa dedukcja. Obok konia, ta? O kurwa, otwarty. To jest jakiego skoka zrobiłem. Pik, pik, pik. Żołnierze zignorują cię, jeśli mijając ich zwolnisz naciskając space. Okej. Ja za każdym razem, kiedy jadę ko kurczę zioma, to muszę spację nacisnąć? I zwolnisz? No dobra. To co? Otwarty świat. Lecimy. Lecimy do misji. Myślę, że będziemy powoli kończyć odcinek. Skokon, no jak kurwa? A dobra, co on przeskaże? To jest też fajne w tej gierce, że on jest tak oskryptowany, że ja nie muszę nic klikać, tylko on faktycznie w większości sytuacji sam sobie to przeskoczy. To jest spoko. Do Damaszku. Chyba. Idziemy tam, kurwa. Lecimy. Wejdź na wysoki budynek, aby obejrzeć otoczenie. Dzięki. Wejdź na wysoki budynek, aby obejrzeć otoczenie. Zapisywanie zostało zrobione. Więc myślę, że widzowie, tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Na początku myślałem, że będzie drewno. Ale Assassin's Creed to jest, słuchajcie, petarda. Już się zaczynam tym wszystkim jarać. Tą fabułą, bo na początku taki drewniany początek, ale faktycznie gdzieś tam, kiedy idziemy później, to zmiany historyczne, że przez asasynów coś się zmienia w historii, a że z historii najgorszy nie jestem, to myślę, że całkiem nieźle będę się przy tym wszystkim bawił. Do zobaczenia, wpadajcie na streamy, tam raczej codziennie, jeżeli mam internet i czas. I tyle, widzowie, trzymajcie się, jeszcze raz Discord. I wszystko, tam też najnowsze informacje o streamach znajdziecie oczywiście w opisie i mój drugi kanał. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.